miłego słuchania życzy partner odcinka Hello Dieta. Creepy Wyzwanie. 10. edycja autorskiego konkursu literackiego Mystery TV. 15 autorów powalczy o nagrody o łącznej wartości 2000 zł. Przez najbliższe 15 tygodni, w każdy piątek, wysłuchacie opowiadań z pierwszego etapu. Tylko 8 autorów przejdzie do półfinału. Wyzwanie. Czas zacząć. O nie! Już tu są! Przyszli po mnie! Ale to przecież nie może się tak skończyć! Nie może! Dzień dobry. Ja przychodzę w sprawie ogłoszenia. A, tak! Witam pana bardzo serdecznie. Proszę, proszę śmiało wchodzić. Napije się pan czegoś? Nie, dziękuję. Nie chcę robić kłopotu. A jaki tam kłopot? Zrobiłam pyszną lemoniadę. No, chociaż może lemoniada to trochę za dużo powiedziane. Ot, woda gazowana, kilka plasterków cytryny, kilka listków mięty, lód, no i gotowe. A, no i oczywiście bez żadnego cukru, żeby pan sobie nie pomyślał, i żadnych innych słodzików. Sama natura. I wie pan co? Taka jest najlepsza. No, chociaż skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że lubię od czasu do czasu dorzucić łyżeczkę miodu, ale odrobinkę. To jak? Napije się pan? No, po takiej reklamie głupio byłoby odmówić. W takim razie, o, niech pan sobie tutaj usiądzie, a ja zaraz przyniosę. Dziękuję. Gdy kobieta wyszła z pokoju, natychmiast zmazałem z twarzy swój przesympatyczny i sztuczny uśmiech. Szczęka rozbolała mnie od tego szczerzenia się. Na pierwszy rzut oka kobieta wydawała się być sympatyczna. Jednak wiedziałem, że to tylko pozory. Niby gadu-gadu, lemoniatka, proszę sobie siadać, ale jej wzrok zdawał się wyrażać coś zupełnie innego. Jakiś taki podejrzliwy, świdrujący i przeszywający. Pod nieobecność właścicielki rozejrzałem się po wnętrzu jej mieszkania. Stary dywan, stare zasłony i firany. Stare kredensy, stara wersalka i tapczan. Właściwie to wszystko tu było stare, łącznie z właścicielką. W dodatku w powietrzu unosił się zapach jakiegoś środka na mole lub inne owady. Jednym słowem, tragedia. Wstawiłam rano do lodówki, żeby się trochę schłodziła. O, proszę. Dziękuję. Ja wiem, że już pogoda nie jest taka piękna, żeby pić zimną lemoniadę. W końcu zbliża się jesień. Co zrobić? No ale na pewno trochę orzeźwi. O, zdecydowanie. No dobrze. No to przejdźmy do konkretów. Oczywiście. Zatem chciałby pan wynająć to mieszkanie na trzecim piętrze, tak? Zgadza się. Widział pan jego stan? No, tyle o ile. Tyle co na zdjęciach. Więc jeśli byłaby taka możliwość... No, to za chwilę. Jasne. Najpierw muszę trochę z panem porozmawiać. Widzi pan, większość z nas mieszka w tej kamienicy od dawna. Ja przykładowo od dziecka, więc no, sam pan widzi, że jest to szmat czasu. To fakt. Pozostali podobnie. Mhm. Znamy się i jesteśmy niemal jak rodzina. Oczywiście niech pan sobie nie myśli, że tu tylko takie stare fruchna jak ja. Co to, to nie. Są też młodsi, ale na ogół to dzieci lub wnuki osób, które mieszkały tu od dawien dawna. Oczywiście rozumiem jak najbardziej. Jako jedyna posiadam dwa mieszkania w tej kamienicy.
Chcę jednak, aby lokator, któremu wynajmę jedno z nich, był odpowiednią osobą dla naszej społeczności. Mam nadzieję, że moje pytania pana nie obrażą. Po prostu chcę mieć pewność, że wybiorę osobę, która bardzo szybko stanie się częścią naszej rodziny. Oczywiście, jak najbardziej. Proszę śmiało pytać, nie mam żadnych tajemnic. Chętnie odpowiem na wszystkie pani pytania. To dobrze, dobrze. Ile pan ma lat? 32. Mhm. A ma pan rodzinę? W sensie żona, dzieci? Nie, nie, jestem kawalerem. Nawet dziewczyny nie mam, jeżeli chodzi o to. Może nie powinnam tego mówić, ale to nawet lepiej. Po prostu unikam osób z małymi dziećmi. O, może to zabrzmi trochę nieelegancko, ale wie pan, większość mieszkańców to jednak ludzie trochę starsi, a małe dzieci to ciągły hałas, krzyki, melodyjki, wrzaski. Daj pan spokój. No, nawet nie musi mi pani tłumaczyć. Teraz mam taką sąsiadkę, samotna matka z 5-latkiem. Czasami specjalnie zakładam słuchawki albo stopery do uszu, bo inaczej nie da się funkcjonować. Cieszę się, że się rozumiemy. Czy ma pan bogate życie towarzyskie? Chodzi pani o to, czy organizuje imprezy, które mogłyby na przykład dać się sąsiadom we znaki? No, jest pan naprawdę człowiekiem o wysokiej inteligencji i bystrości. Dziękuję. Już mi się pan podoba. Tak, dokładnie o to pytam. Nie. Nie prowadzę praktycznie żadnego życia towarzyskiego. Większość moich znajomych wyprowadziła się do większych miast, a ja jestem freelancerem, to znaczy pracuję zdalnie, na własną rękę w zaciszu domowej sypialni. No a przyznam szczerze, to nie sprzyja nawiązywaniu jakichkolwiek relacji towarzyskich. No dobrze, zatem co? Zapraszam na trzecie piętro. Obejrzy pan mieszkanie, zobaczy na żywo, jak to wygląda. Może wcale się panu nie spodoba. Razem wyszliśmy z zajmowanego przez właścicielkę mieszkania na parterze i ruszyliśmy schodami na górę. Te były naprawdę szerokie i drewniane. W moim obecnym bloku szerokość schodów to połowa tego, co tu. Każdy krok pozostawiał po sobie znak w postaci donośnego i nieprzyjemnego skrzypienia. Po chwili stanęliśmy przed drzwiami mieszkania z numerem 33. Drzwi, jak niemal wszystko w tej kamienicy, były dość stare. Farba odchodziła z nich płatami, zwłaszcza tam, gdzie drewno było trochę napuchnięte. Kobieta, której imienia ani nazwiska nawet nie znałem, włożyła długi klucz do zamka i przekręciła go, czemu towarzyszył dość donośny zgrzyt. Wcale się nie zdziwiłem, gdy drzwi otworzyły się z przeciągłym jękiem. Tutaj chyba wszystko musi skrzypieć, jęczeć i zgrzytać. Wnętrze? Cóż. Na zdjęciach widziałem, że nie jest to Hilton. Rewelacji nie ma, ale tragedii też nie. W powietrzu unosił się zapach stęchlizny i wilgoci. Mam nadzieję, że nigdzie nie zalęgły się żadne grzyby czy pleśń. Ogólnie wystrój miał już swoje lata, lecz jestem przekonany, że odpowiednim urządzeniem mieszkanie ma szansę zyskać ciekawy wygląd. No i jak się panu podoba? No, cóż, ja wiem, co pan sobie myśli. Że staroć, że obskurnie. Ale wie pan co? Przynajmniej jest solidnie. Bo te materiały mają swoje lata, ale posłużą jeszcze przez kolejne drugie tyle. A te współczesne? Panie, wszystko niszczeje w ciągu kilku lat. O, te podłogi. One ja nie wiem, czy nie ze 30 lat mają. I co? Trzymają się jak nówki, a tam sąsiad chciał zmienić sobie na nowe panele. I co? Po 3 latach już do wymiany. Tak, no na pewno ma pani rację. No, ma to też swój retroklimat. A czy jest jakaś szansa na zniżkę czynszu?
Panie kochany, powiem panu szczerze, że ta cena i tak nie jest wysoka. Zresztą, jak pan wynajmuje mieszkanie i szuka innego w okolicy, to sam pan wie, jakie są ceny. Więc ja i tak jestem w miarę konkurencyjna. No ale wie pan co? Fajny z pana chłopak. Dobrze nam się rozmawiało. Szczery pan jest. Otwarcie odpowiadał pan na moje pytania. Niczego pan tam nie chciał zataić. Mogę panu te 100 zł opuścić dla równego rachunku. Super. To naprawdę wspaniałe z pani strony. No to jak? Decyduje się pan? No, przy takiej okazji nie mam innego wyjścia. Możemy podpisać umowę. Pierwszy tydzień minął na przeprowadzce, urządzaniu nowego mieszkania i poprawianiu niewielkich usterek i niedociągnięć. Mimo wszystko byłem pozytywnie zaskoczony, jak sprawnie wszystko udało się zorganizować. Oprócz tego kilka dywanów, trochę roślinek i moich rzeźb sprawiło, że wnętrze nabrało całkiem przytulnego charakteru. Kolejnym etapem było poznanie sąsiadów. Zaplanowałem sobie, że zrobię to po amerykańsku. Zapukam do wszystkich drzwi. Przywitam się z każdym. Może kupię jakieś ciasto na powitanie i zaniosę po kawałku. Jak ktoś zaproponuje herbatę, to może wejdę i po prostu porozmawiam o życiu. Z racji, że moje mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze, uznałem, że swoje sąsiedzkie tournée rozpocznę od mieszkania znajdującego się na wprost od mojego. Zamieszkiwała je samotna kobieta, na moje oko jakieś 70 lat. Gdy tylko otworzyła drzwi, uderzył mnie niesamowicie cuchnący smród stęchlizny i dziwnych, tanich perfum z kiosku. Nawet nie chciałem wiedzieć, jak musi walić w środku. Przywitałem się, uśmiechnąłem i właściwie to wszystko. Pani nie miała zbytnio chęci na rozmowy i nawet mi się nie przedstawiła. Odwzajemniła uśmiech i życzyła wszystkiego dobrego w nowym miejscu. Na drugim piętrze pod numerem 31, czyli centralnie pode mną, mieszka małżeństwo. Takie, bo ja wiem, koło 50. Facet z wąsikiem i dużym brzuszkiem piwnym. Kobietka całkiem zadbana. Wiesław i Mariola. Co prawda też nie zaprosili mnie do środka, ale chociaż się przedstawili. Poza imionami nie dowiedziałem się niczego więcej. Pod 30 kolejna kobieta koło 70. Plus minus oczywiście. Też się nie przedstawiła i wyglądała raczej na niezadowoloną z faktu, że od tak sobie tu przyszedłem, zapukałem i się przedstawiłem. Jakby chciała powiedzieć, gówno mnie to obchodzi. Na pierwszym piętrze pod numerem 29 nie zastałem nikogo. Pod 28 z kolei mieszkała młoda dziewczyna. W końcu ktoś zbliżony wiekowo do mnie. Karolina. Od razu przeszliśmy na ty. Była uśmiechnięta i pogodna. Nawet rzuciła cicho, w końcu wprowadził się ktoś młodszy. Czyli jej również musiał doskwierać fakt, że kamienice zamieszkują sami emeryci. Parter to oczywiście kobieta, która wynajęła mi mieszkanie oraz kolejne starsze małżeństwo. Raczej po 50. Waldemar i Jadwiga. Nic poza tym. Sztuczny uśmiech, witamy w naszej kamienicy i do widzenia. Wróciłem do siebie zadowolony, że mam to już za sobą. Gdybym odpuścił sobie cały ten cyrk, też nic by się nie stało. Wieczór spędziłem oglądając serial na Netflixie. Nie był jakiś porywający, ponieważ nie wiem nawet kiedy zasnąłem. Obudził mnie trzask. Był na tyle głośny, że zerwałem się natychmiast. Spojrzałem na telewizor, który wyłączył się automatycznie. Zegar stojący na stoliku tuż pod nim wskazywał 2:30.
Przez chwilę zastanawiałem się, czy dźwięk, który mnie wybudził, był prawdziwy, czy też może była to część mojego snu. Wstałem, chcąc pójść do łazienki i umyć zęby, lecz ponownie usłyszałem jakiś stukot. Ewidentnie dochodził z klatki schodowej i to na moim piętrze. Delikatnie, niemal na palcach, podszedłem do drzwi i spojrzałem przez wizjer. Zdziwiłem się, widząc kobiecinę spod numeru 32. Drzwi do jej mieszkania były otwarte. Ona zaś wciągała do środka jakąś skrzynię. Kufer? Czort jeden wie, co to tak naprawdę było. Przeciągnęła to przez próg, po czym zamknęła drzwi. Miałem wrażenie, że zanim to zrobiła, spojrzała w kierunku mojego mieszkania. Ale może mi się tylko zdawało. Stałem tak jeszcze przez chwilę, wpatrując się w wizjer. Co ta kobieta dźwigała niemal o 3 nad ranem? Ludzie w jej wieku chodzą spać zaraz po wiadomościach lub em jak miłość. Tymczasem ta babka o 2:30 na kurwia na klatce jakimś kufrem. Dziwne. Poszedłem do łóżka, kompletnie zapominając o umyciu zębów. Cześć, sąsiad. O, cześć, Karolina. Jak tam? Urządziłeś się już? No, można tak powiedzieć. Większość rzeczy jest już na swoim miejscu. Poza tym wcale nie miałem tego tak dużo. W takim razie zapraszam do mnie na kawę, herbatę, a może jakieś piwko. W końcu, jak sam zapewne zauważyłeś, jesteśmy tu jedynymi ludźmi, którym bliżej do powrotu na studia niż do emerytury. Tak, to fakt. Jasne, z chęcią wpadnę. Kiedy? A kiedy chcesz? Ja mam jeszcze 2 tygodnie urlopu, więc możesz nawet i dziś. O, brzmi spoko. 19? Pasuje. No, to do zobaczenia. Karolina swoje mieszkanie urządziła w dość rustykalny sposób. Trzeba przyznać, że ciekawie wykorzystała niektóre mankamenty pomieszczenia, nadając mu zupełnie odświeżony wygląd. I jak się mieszka? Zapytała, stawiając 2 butelki zimnego piwa. Oczywiście nie przyszedłem z pustymi rękami. Kupiłem butelkę wina i niewielki bukiecik kwiatków. Nie żeby coś, tak po prostu, z grzeczności. Chociaż skłamałbym, mówiąc, że Karolina nie była atrakcyjną dziewczyną. Była. Och, na razie nie mam na co narzekać. I tak zostanie. Kamienica jest naprawdę spokojna. Co zresztą chyba sam już zauważyłeś. Ta. Cisza i spokój. Hucznych imprez pewnie nikt poza nami tutaj nie będzie urządzał. Uwierz, nikt nie da ci tutaj urządzić hucznej imprezy. Wow. Serio? Stary, momentalnie będziesz miał pod drzwiami kilka osób, które będą prosić o ciszę. Uwierz mi, przerabiałem to. Byłem dość mocno zszokowany. Owszem, domyślałem się, że sąsiedzi mogą nie do końca tolerować głośne balangi, ale żeby aż tak? Nie żebym miał w planach organizowanie jakiejkolwiek, ale sam fakt był dość mocno zadziwiający. Kolejne minuty upłynęły nam na rozmowie o tym, czym się zajmujemy. Opowiedziałem co nieco o sobie. Dowiedziałem się, że Karolina pracuje jako opiekunka w pobliskim przedszkolu. Chciałem ją pociągnąć za język i dowiedzieć się więcej o sąsiadach, lecz wzruszyła tylko ramionami i przyznała, że za bardzo nie ma co o nich opowiadać. Babka naprzeciwko ciebie, nie mam pojęcia, jak się nazywa. Dziwna jest. Niby się uśmiecha, niby czasami o coś zapyta, ale jakoś nie do końca łapię z nią kontakt. Mariola i Wiesiek są neutralni. Nie czepiają się, nie gadają ze mną. Może on, jak jest sam, to rzuci czasami jakimś dziwnym tekstem i myśli, że jest fajny.
ale tak poza tym nic nie wiem. Pod 30 mieszka pani Wiesia. Jest paskudna. Jeśli zrobisz huczną imprezę, pierwsza zapuka do twoich drzwi. Wszystko jej przeszkadza. Więc lepiej jej unikać, wiesz, tak dla świętego spokoju. Pod 29 mieszka facet, stary kawaler po 50. Adam. Moim zdaniem jest jakiś... Nie wiem czemu, ale mnie jakoś obrzydza. Patrzy się jak jakiś z bok. Na dole Jadzia i Waldek, niemal tacy sami jak ci spod 31. No i pani Krysia, czyli kobitka, która poniekąd pełni funkcję zarządcy. Może nie tyle całej kamienicy, co na pewno tej klatki. Wiesz, jak są jakieś problemy, to każdy zgłasza do niej. No i ty, no i ja. Czyli ktoś, kto próbuje się w tym całym cyrku odnaleźć. Od Karoliny wróciłem koło 22. Było naprawdę przyjemnie. Oczywiście nie pomyślcie sobie, że coś tam ten teges. Nie. Naprawdę, spędziliśmy fajny wieczór dyskutując o naszych zainteresowaniach, ulubionych filmach, książkach, o przedziwnych sytuacjach w życiu. Wypiliśmy też sporą ilość alkoholu, którą moja głowa szybko odczuła. Można powiedzieć, że wyszedłem z wprawy w piciu. Trochę mnie zmuliło. I jedyne, na co miałem w tym momencie siłę, to przebrać się w piżamowy t-shirt i paść gębą na poduszkę. Gdy otworzyłem oczy, pierwszym, co poczułem, była ogromna suchość w ustach. Coś strasznego. Po prostu niemiłosiernie chciało mi się pić. W dodatku musiałem spać z otwartą mordą, ponieważ z trudem byłem w stanie przełknąć ślinę. Przy łóżku nie miałem żadnej butelki z wodą. Nieprzemyślana sprawa. Mogłem ją tu zostawić przed wyjściem do Karoliny. Nie musiałbym teraz po nią wstawać. Poczłapałem do kuchni i sięgnąłem po stojącą butelkę z wodą. Odkręciłem ją i niemal za jednym razem opróżniłem połowę zawartości. W pewnym momencie coś usłyszałem. Momentalnie przestałem pić, wstrzymując w ustach ostatnio nabraną porcję wody. Tak. Ewidentnie słyszę jakieś odgłosy dobiegające z klatki schodowej. Powoli odstawiłem butelkę na stół, a następnie, delikatnie, niemal na palcach ruszyłem w kierunku drzwi. Im bardziej się do nich zbliżałem, tym wyraźniej słyszałem dziwne odgłosy. Przypominały mruczenie, jakby ktoś mamrotał sobie pod nosem. Co jest, kurwa? Przysunąłem twarz do wizjera i delikatnie odsłoniłem osłonkę. Momentalnie odskoczyłem w tył, wrzeszcząc z przerażenia. Przed drzwiami stał facet i gapił się centralnie w mój wizjer, mamrocząc coś pod nosem. Serce zaczęło walić jak oszalałe, zaś na całym ciele pojawiła się gęsia skórka. Nie byłem w stanie się ruszyć. W tym samym momencie usłyszałem za drzwiami szybkie kroki, a następnie trzask zamykanych drzwi. Odczekałem kilkanaście sekund, po czym ponownie podszedłem do wizjera. Dosłownie na trzęsących się nogach stanąłem przerażony i zerknąłem raz jeszcze. Pusto. Nikogo nie było. Co to było do jasnej cholery? Dlaczego jakiś facet stał pod moimi drzwiami w środku nocy? Czy to był ten psychiczny, o którym opowiadała Karolina? Na dobrą sprawę nawet nie zdążyłem mu się dobrze przyjrzeć. Wróciłem do łóżka, wątpiąc w to, że uda mi się zasnąć. Poczucie strachu powoli jednak zanikało i ostatecznie odpłynąłem. Tak,
To na pewno Adam, powiedziała Karolina, gdy po południu opowiedziałem jej o nocnym zajściu pod moimi drzwiami. No dobra, może i Adam, ale co on do cholery robił? Wiesz co, to jest dziwny typ. Mówiłam ci, że moim zdaniem ma nierówno pod sufitem. Może coś mu się po prostu odkleiło i tyle. No, no dobra mi odklejka. Sterczeć u kogoś pod drzwiami, gapić się w wizjer i pierdolić pod nosem jakieś farmazony. Sorry za język, ale po prostu nie pamiętam, kiedy ostatni raz się tak obsrałem ze strachu. Spoko, rozumiem. Ja też miałam z nim różne przygody. No, może nie stał mi pod drzwiami w nocy, ale też odstawiał różne akcje. Ale słuchaj, jest raczej niegroźny. Po prostu go olej. Olej? Chciałem iść do niego i zapytać, co to miało być, albo najebać mu garści. Na bank ci powie, że nie pamięta takiej sytuacji. Lunatykuje albo był pijany. I tyle. Zrobi dobrą minę do złej gry. Uwierz, lepiej będzie, jak po prostu to zostawisz. I tyle. A jak znowu to zrobi? Jak znowu obudzę się w nocy, podejdę do drzwi, a on będzie stał i pierdolił mi jak do konfesjonału? No to wtedy z nim pogadasz. Przez kolejne 3 noce nie spałem prawie w ogóle. Przełączałem się w jakiś dziwny tryb czuwania. Czyli niby spałem, ale byle stuknięcie otwierało mi oczy niczym 5 złotych. Pomijam fakt, że potrafiłem kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu nocy podchodzić do drzwi i sprawdzać wizjer. Na szczęście psychiczny sąsiad się więcej nie pojawił. Odetchnąłem z ulgą i zacząłem lepiej sypiać. Sytuację z sąsiadem Adamem uznałem za jednorazowy, dziwny incydent i tyle. Dość niepokojąca rzecz wydarzyła się kilka dni później. Wyszedłem na miasto spotkać się z kumplem ze studiów. Wypiliśmy kilka piw, powspominaliśmy dawne czasy. Ogólnie spędziliśmy fajnie kilka godzin. Do kamienicy wróciłem koło 23:00. To, co uderzyło mnie w pierwszej kolejności, to dziwny zapach, który przybierał na sile wraz z każdym pokonywanym piętrem. Było to coś na wzór mieszaniny różnych perfum, które razem zlewały się w jeden duszący smród. Najbardziej było to odczuwalne na moim piętrze. W pierwszej chwili pomyślałem, że do sąsiadki z naprzeciwka zjechało się jakieś koło emerytek. Gdy włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem, poczułem, jak momentalnie po moim ciele przechodzi dziwny dreszcz. Klucz przekręcił się tylko raz. Ja natomiast zawsze, podkreślam zawsze, przekręcam klucz 2 razy. Nie ma takiej opcji, abym wyszedł z domu na dłużej, przekręcając zamek tylko i wyłącznie raz. Nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli. Niektórzy nie zwracają na to uwagi. Natomiast ja jestem pedantyczny do bólu. I dam odciąć sobie rękę, że zamek zawsze przekręcam 2 razy. Zatem, jak to możliwe? Próbując uwierzyć w to, że doszło do jakiejś pomyłki lub po prostu jakimś cudem nie zwróciłem na to uwagi, otworzyłem drzwi i wszedłem do środka. Nie wiem czemu, ale od razu zrozumiałem, że ktoś tu był. Nawet zapach był inny. Przesiąknięty jakimiś tanimi perfumami. Był bardzo zbliżony do tego zatęchłego smrodu, który czułem już na klatce. Lekko zaniepokojony i równie przestraszony, powoli ruszyłem przed siebie, zaglądając do kolejnych pomieszczeń. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Na pozór. Ktoś, kto nie zwraca uwagi na liczne detale, mógł być przekonany, że nie zostawia po sobie żadnych śladów obecności. Tymczasem ja już teraz widzę co najmniej 3 dowody na to,
że ktoś był w tym mieszkaniu. Pierwszy. Krzesełko przy kuchennym stole nie stoi równo. Ja dosuwam nogi krzesła do krawędzi podstawy stołu. A tutaj? Jedno jest odsunięte o 1, góra 2 centymetry. Jakby ktoś przypadkowo lekko je trącił. 2. Niedosunięta szuflada w sypialni. Naprawdę są to milimetry, ale są. U mnie jest to nie do pomyślenia. Fakt numer 3. Zamknięta biblioteczka. Niewielki regał z książkami, który ja zawsze zostawiam otwarty. Grube ramy i ciemne szyby mocno ograniczają widoczność równo ustawionych książek, które swoimi tytułami stanowią wspaniały obraz. To jedyna rzecz, która mi nie przeszkadza. Otwarte drzwiczki. Tymczasem teraz są zamknięte. No i oczywiście zamek. 4 niedopatrzenia, które tworzą jeden wspólny fakt. Ktoś był w moim mieszkaniu. Długo nie musiałem zastanawiać się nad potencjalnym podejrzanym. Jedyną osobą, która mogła mieć klucz do tego mieszkania, była pani Krysia, czyli właścicielka. Tylko czego mogła tu szukać? Wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. Nie weszła tu przypadkowo, a defekty, które zauważyłem, świadczyły o tym, że chamsko tutaj grzebała. Bez chwili zastanowienia wyszedłem z mieszkania i zszedłem na parter. Ale dlaczego miałabym grzebać w pańskich rzeczach? No właśnie też chciałbym to wiedzieć. Proszę mi wierzyć, jestem w 100% pewny, że ktoś był w moim mieszkaniu. Ktoś dotykał moich rzeczy. Jeśli to nie pani, nie pozostaje mi nic innego jak zgłoszenie tego faktu policji. Na pewno znajdą odciski palców i porównają z odciskami lokatorów. Możliwe, tak że... Tak mi wstyd. Ja nawet nie wiem, jak to panu teraz wytłumaczyć. Naprawdę, bardzo pana przepraszam. Widzi pan, ja zgubiłam swoją obrączkę. Mój mąż nie żyje od wielu lat, lecz ja nigdy jej nie zdjęłam. Kilka dni temu zorientowałam się, że jej nie mam. Nawet nie wie pan, jak ja się wystraszyłam. Szukałam wszędzie. W całym domu, w kościele, ponieważ chodzę tam codziennie, w piwnicy. Nigdzie nie mogłam jej znaleźć. I nagle dotarło do mnie, że jedynym miejscem, w którym jeszcze nie szukałam, było pana mieszkanie. Ja sprzątałam tam przed pana przyjazdem i pomyślałam, że może wtedy ją zgubiłam. Wiem. Zrobiłam straszną rzecz. Powinnam była pana zapytać. Powiedzieć panu, zaczekać, poprosić o pomoc. Ale wie pan, ja nie chciałam robić kłopotu. W dodatku, pan jest młody i uznałam, że nie będzie pan chciał pomóc jakiejś starej babie szukać obrączki. No i mam ten zapasowy komplet kluczy i tak mi przyszło do głowy. Sama nie wiem czemu, że wejdę tam szybko pod pana nieobecność i tak tylko po prostu się rozejrzę. Naprawdę pana przepraszam. W ramach rekompensaty ja nie przyjmę od pana pieniędzy za ten miesiąc. Proszę tylko, aby pan tego nie zgłaszał. Ja naprawdę nie chciałam zrobić niczego złego. Znalazła ją pani? Słucham? Czy znalazła pani tę obrączkę? A nie. Niestety nie. Sranie w banie. Chuja szukała, a nie obrączki. Jeszcze jak jebana wymyślała na zawołanie. Mogłaby się w teatrze zatrudnić, a nie marnuje się w jakiejś kamienicy. Co za stara kurwa. Muszę pomyśleć nad zamontowaniem jakiejś kamerki.
Obudził mnie pęcherz. Niepotrzebnie wychlałem 3 browary przed pójściem spać. Sięgnąłem po telefon i sprawdziłem godzinę. 3:15. Zwlokłem się z łóżka i poczłapałem do łazienki. W drodze coś usłyszałem. Odgłosy. Znowu dziwne dźwięki dobiegające z klatki schodowej. Czyżby to znowu ten popierdolony dziad? Jeśli tak, to chyba otworzę i sprzedam mu taką lepę na ryj, że nie wejdzie tu przez kolejne 10 lat. Odlałem się i nie spuściłem wody, aby nie płoszyć tego idioty. Ostrożnie podszedłem do drzwi, czując, jak przez ciało przechodzi dziwny dreszcz. Słyszałem mruczenie, ale nie pojedyncze. Brzmiało to tak, jakby kilka osób mruczało pod moimi drzwiami. Spojrzałem przez wizjer, a serce momentalnie zaczęło walić jak młot. Byli tu. 3 osoby stały pod moimi drzwiami. Kołysały się w przód i w tył, mrucząc przy tym jakieś dziwne melodie. Co tu się kurwa dzieje? Wypierdalać stąd! Słyszycie mnie, popierdoleńcy? Wypierdalać! Cała trójka momentalnie ocknęła się z dziwnego transu i biegiem rzuciła w kierunku schodów. Pod wpływem emocji przekręciłem zamek i otworzyłem drzwi. Jeszcze raz was tu... Urwałem. Pod moimi drzwiami stała miska wypełniona do połowy czymś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak krew. Wiesz, jak to brzmi, prawda? Zapytała Karolina, gdy następnego wieczora zaprosiłem ją na szybkie piwo. Musiałem to komuś powiedzieć, a z całej kamienicy tylko ona była jedyną normalną osobą. Wiem, ale po co miałbym zmyślać? Ale ja nie mówię, że zmyślasz. Po prostu to wszystko brzmi jak z jakiegoś pojebanego filmu. Ktoś włazi ci na chatę, ludzie mruczą pod twoimi drzwiami i ustawiają miski z krwią? Karolina, błagam cię. Sam tego nie rozumiem i po prostu chciałbym, abyś w jakiś sposób pomogła mi to minimalnie zrozumieć. Obawiam się, że nie pomogę. To jest tak pojebane, że ledwo w ogóle spinam to w jedną całość. Super. Może powinienem to gdzieś zgłosić. Nie wiem, na policję, straż miejską, do jakiegoś kurwa MOPR-u, MOPS-u, albo do kościoła. Dla mnie zajeżdża to jakąś sektą. Oni są pojebani. Powinno się ich pozamykać. A ta kurwa jeszcze mi bajki opowiada o obrączce. W tym momencie rozległ się dzwonek do drzwi. Spojrzeliśmy na siebie lekko zdezorientowani. I chuj. Wstałem i poszedłem sprawdzić, kto postanowił nas odwiedzić. Przez chwilę myślałem, że to jakiś żart. Że to Halloween albo jacyś kolędnicy. Chociaż ledwo zaczął się listopad. Na klatce schodowej stało kilkanaście osób w czarnych pelerynach. W dłoniach trzymali świece i wszyscy mruczeli jakąś dziwną melodię. Ja pierdolę. Nie uwierzysz, Karolina. Oni wszyscy... Nigdy więcej nie nazywaj mojej matki starą kurwą. Karolina celowała we mnie z niewielkiego pistoletu. Nie znam się na tym, więc ciężko mi powiedzieć, co to było. Lecz kurwa celowała do mnie z broni. Karolina, co jest? Otwórz drzwi, ale... Otwórz drzwi, powiedziałam! Zrobiłem, jak kazała. Po chwili do mieszkania weszli wszyscy mieszkańcy kamienicy. Karolina, odwróć się. Wiedziałem, że nie ma sensu protestować. Muszę robić to, co mi każe. Jest szansa, że wyjaśnimy sobie to i owo i wrócę na stare śmieci. Poczułem na nadgarstkach sznur.
związała mnie. Połóż się. Zebraliśmy się dziś, aby przywołać naszego proroka. Zgodnie z wizją mojej matki, 10 listopada jest tym dniem. Dniem, w którym przeleje się krew. Ciało, które opisał mamie w swoich objawieniach, za chwilę zostanie mu przekazane. Długo czekaliśmy na odpowiedniego kandydata, ale wiemy, że nasza cierpliwość przyniosła efekty. Co wy robicie? Jaki prorok, do chuja, o co chodzi? Przyjdź. Przyjdź do nas, Ezekielu. Czekamy na ciebie. Oto ciało, które sobie zażyczyłeś. Mężczyzna, brunet, bezdzietny kawaler. Czarne włosy i lekka broda. Opisałeś je nam bardzo dokładnie. Znamie na prawym policzku. Pokazałeś je mojej matce w swoich objawieniach. Ciało mężczyzny czystej krwi, który swoją energię w całości posiada od rodziców, bez podziału z rodzeństwem. Przyjmij go. Przyjmij jego ciało i przyjdź do nas. Daj nam wieczne życie i dobrodziejstwo. Zgodnie z twoim proroctwem, my, twoi uczniowie, jesteśmy gotowi na twoje przyjście. Przyjdź, Ezekielu. Przyjdź, Ezekielu. Przyjdź, Ezekielu. Przyjdź, Ezekielu. Mamrocząc tu, Karolina podniosła w górę nóż. Zanim jego ostrze przecięło moją szyję, w głowie huczała mi tylko jedna myśl, której nie byłem w stanie wykrzyczeć. Przecież ja mam rodzeństwo. Dzień dobry. Karol Nowacki. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Szukam mieszkania do wynajęcia. A, tak, tak, oczywiście. Proszę, proszę, niech pan wejdzie. Zapraszam do środka. Dziękuję. Zrobiłam przepyszną lemoniadę. O! Koniecznie musi pan jej spróbować. Scenariusz Ernest Kubiak. Czytał Jakub Rutka.